Relacje z trzeciej ostrowieckiej gali sportu oglądają Państwo dzięki sponsorom Pizzerii da Grasso, Fuchs Oil Corporation oraz Adax Odzież Robocza i BHP. Szanowni Państwo, a teraz przedstawiamy już rozstrzygnięcia plebiscytowe w kategorii drużyna 2017 roku. O kopertę z werdyktem poproszę hostessę. A na scenę zapraszam do wręczenia nagród redaktora Gazety Ostrowieckiej Dariusza Kiśla. Pan Dariusz na scenę, czeka na kopertę. Tak, drużyna. Kapituła, prawidłowo, drużyna. Panie Darku, prosimy o tam złamanie tej pieczęci w maszynie losującej. Co tam nam się pokazuje? W plebiscycie na drużynę 2017 roku mamy jedno wyróżnienie i trzypunktowane miejsca. Wyróżniamy zespół Młodzików Krzow w piłce wodnej. Mistrzowie Polski do lat 13. Zespół trenowany przez Mariusza Staweckiego. Złoci medaliści Mistrzostw Polski Młodzików. Drużyna występowała w składzie. Mam nadzieję, że wszystkich ich tutaj zobaczymy. Jan Skaliński, Igor Ostrowski, Brian Gromski, Kamil Broś, Filip Budzeń, Wiktor Staniszewski, Daniel Idzikowski, Jan Krzowski, Olaf Płaszcz, Dawid Karyś, Dariusz Woźniak, Olaf Szwajda, Adam Lipiecki. I to jest wyróżniona drużyna. Pan redaktor czeka w napięciu. Jest już trener. Dobra, jest i fan klub. To teraz... Tak jest, bliżej trenera, nie bać się, dzisiaj wam nic nie zrobi. Jutro najwyżej 4,50 wskoczą na bezdechu. I tradycyjnie, brawa dla zawodników, zawodnicy trzy kroki do przodu, fotoreporterzy. Śmiało chłopaki, no. Drodzy dziękujemy Państwo. Dziękujemy zatem. Teraz 5 kroków do tyłu. Trzecie miejsce w kategorii drużyna 2017 roku zajmują piłkarze KP Krzow 1929. Jeden z najmłodszych zespołów w trzeciej lidze, trenowany obecnie przez trenera Przemysława Cecherza. Występował w składzie Konrad Zacharski, Kalor Krupa, Władysław Kudriawcew, Damian Mężyk, Kamil Sołtykiewicz, Dominik Heba, Michał Janik, Kacper Kokoszka, Radosław Mikołajek, Tomasz Persona, Paweł Czajkowski, Kamil Jakubowski, Stanisław Sarwicki, Rafał Gil, Mateusz Mąka, Patryk Heba, Włodzimierz Puton, Jakub Kapsa, Łukasz Jamrus, Kamil Łokieć, Bartłomiej Tymoszuk, Michał Grunt. Trenerami, asystentami są Krystian Kanarski i Rafał Borek. Kierownikiem drużyny jest Andrzej Płatek, fizjoterapeutą Mateusz Głodek. Sternikiem drużyny jest prezes Maciek Kozicki. Śmiało chłopaki, dalej, bo tutaj się nie zmieszczą wszyscy. Dobra, to obawiam się, że nie wyczytałem wszystkich, sądząc po ilości przynajmniej, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że Państwo nagradzają brawami. Śmiało dziewczyny, do przodu. O, dobra. I drodzy Państwo, drugie miejsce w kategorii drużyna 2017 roku zajmują juniorzy młodsi Krzow w piłce wodnej. Drugie miejsce w kategorii drużyna roku 2017 zajmuje drużynę juniorów piłki wodnej, która zdobyła wicemistrzostwo Polski na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz piąte miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Prowadzona jest przez trenera Roberta Serwina. W obu zespołach występowali Wojciech Kotaś, Patryk Sadłowski, Aleksander Ozga, Jakub Kochański, Kamil Żak, Igor Szląszkiewicz, Kamil Nawodziński, Wiktor Pałasz, Jakub Waza, Maksymilian Krakowiak, Wiktor Lipicki, Oskar Jarocha, Jakub Krawczyk, Kacper Nadbrzuchowski, Cezary Pietrzyk, Michał Grys. Dobra, to już Państwo wiedzą, ile to jest 2 metry. I proszę Państwa, chyba wszyscy się spodziewaliśmy tego werdyktu.
Pierwsze miejsce w kategorii drużyna 2017 roku, siatkarki KSU! Postanowieniem kapituły plebiscytu tytuł drużyny zdobywają siatkarki KSO, które na półmetku rozgrywek zajmują siódme miejsce w lidze kobiet siatkówki i które tak rozsławiają Ostrowiec Świętokrzyski w całym kraju. O odbiór nagrody poproszę prezesa klubu, o już jest, Mariusza Rokitę i menedżer klubu Małgorzatę Pietruszkę. W zespole prowadzonym przez trenera Adana Grabowskiego występują Katarzyna Szałankiewicz, Justyna Wojtowicz, Marta Biedziak, Aleksandra Wańczyk, Paulina Strojwąs, Anna Miros, Natalia Skrzypkowska, Magdalena Soter, Koleta Łyszkiewicz, Olga Pawlukowska, Joanna Ciesielczyk, Alicja Markiewicz, Magdalena Grytka. Kierownikiem drużyny jest Roman Kowalski, statystykiem Marcin Cebo, a fizjoterapeutą Jerzy Mostowski. I w związku z tym, że dziewczyny są, jak już trzy razy mówiłem, poza granicami miasta Ostrowca i walczą o punkty, państwo popatrzą tam w zasadzie wszyscy na lewo i pewnie coś tutaj się wydarzy. Dziękujemy państwu za oddane na nas głosy w plebiscycie na najlepszą drużynę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jesteśmy mile zaskoczone i dziękujemy za oddane zaufanie i wsparcie, które nas obdarzyliście. Zapraszamy na kolejne mecze i dopingowanie nas. Dziękujemy. I tak to, proszę państwa, wygląda. No to teraz nie wiem, jak to powiedzieć, żeby trzy kroki do przodu i żeby fotoreporterzy mogli, bo jest dosyć gęsto, ale dobrze, no próbujcie. Redaktorzu, tam idzie? Idzie. Dobrze, to ja dziękuję zawodnikom, dziękuję trenerom. Państwo żegnają brawami. Shake and Flow Dance Team, przed państwem odsłona trzecia. Okay, ladies, now let's get information. I say, okay, ladies, now let's get information. Okay, ladies, now let's get information. I say, okay, ladies, now let's get information. Okay, ladies, now let's get information. Okay, ladies, now let's bounce, bounce, bounce to this. Szanowni Państwo, nadeszła pora, by przedstawić rozstrzygnięcia plebiscytowe w kategorii trener 2017 roku. O kopertę poproszę hostessę. A na scenę poproszę, bo to też już jest nasza tradycja, trenera roku 2016. To będzie pani Wioletta Walerowicz, pani Joanna Kępa i poproszę pana prezesa KSO Piotra Dasiosa. Koperty już mamy, trener roku, czyli wszystko się zgadza. Pana prezesa już widzę. Jeszcze potrzebujemy zwycięzców z roku ubiegłego. I dziewczyny też już tutaj do nas idą, to my tradycyjnie rozchodzimy się na chwilkę rozstajemy. Zapraszamy panie i pana tutaj między nas. Panie prezesie, koperta, niech pan tam zajrzy, co się tam dzieje i zaczynamy od wyróżnień tradycyjnie. W kategorii trener 2017 roku wyróżnienie Eugeniusz Cioch, boks. Ja chcę wręczyć. Były pięściarz KSO, który startował jeszcze w rozgrywkach ligowych. Obecnie szkoleniowiec KSO i kadry wojewódzkiej. Od wielu lat wychowawca pięściarskiej młodzieży, która zdobywa... z tej strony. W klasyfikacji prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w rywalizacji dzieci i młodzieży do 23 lat boks zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji wszystkich dyscyplin sportowych w województwie świętokrzyskim. W Ostrowcu również pięściarstwo może poszczycić się najważniejszymi wynikami sportowymi w 2017 roku, zajmując pierwsze miejsce. Dobra, to ja uparcie
Państwo brawa, a Państwo cztery kroki do przodu. Wszyscy, tak równo ze mną. O właśnie, drugie wyróżnienie. Drugie wyróżnienie idzie do Mariusza Staweckiego, piłka wodna. Tak jest, już tu trener u nas był. Także były zawodnik waterpolista, a obecnie wieloletni trenerze. Zaskakują nas tu na tych schodkach. Trener młodzików do lat 13 i 15. I brawa. Gratulacje. I trzecie wyróżnienie, Mariusz Jurasik, piłka ręczna. Tak jest, ja tu dostaję informację, że trener jest nieobecny, Tomek Radowiecki. Jeśli jest na sali, zapraszam w imieniu o odbiór tej nagrody. Trener Radowiecki. A jest. Po dwa schodki. Brawa. Mamy boks, mamy piłkę wodną, mamy piłkę ręczną i co tam jeszcze mamy? To były wyróżnienia, natomiast teraz już najważniejsze trzy miejsca i poznamy trenera roku 2017. Trzecie miejsce zajął Wojciech Surowiec, boks. Były zawodnik sekcji pięściarskiej KSZO. Jako nauczyciel pięściarstwa odnosi sukcesy, a jego wychowankowie sięgają po medale Mistrzostw Polski. Idzie. Tak jest, w rząd. Państwo brawa. Zasłużone gratulacje. Drugie miejsce zajął Adam Grabowski, piłka siatkowa. 47-letni trener, były szkoleniowiec PTPS Piła, Stali Mielec, Szóstki Biłgoraj, Atomu, Trefl, Sopot, Budowlanych Łódź, Pałacu Bydgoszcz. Od 2009 do 2011 roku był asystentem Jerzego Matlaka w żeńskiej reprezentacji Polski, z którą wywalczył brązowy medal w Mistrzostwach Europy. Nagrodę nie zdążyłem wywołać, ale odbiera prezes Mariusz Rokita. I pierwsze miejsce zajął Robert Serwin, piłka wodna. Mam tu napisane, ile trener ma lat, nie wiem, czy czytać, czy nie czytać. Ale mający 53 lata, wychowanek KSZO, to legenda polskiej piłki wodnej, wieloletni kapitan reprezentacji Polski, obecnie trener kadry narodowej seniorów. W tym roku ze swoimi podopiecznymi w KSZO sięgnął na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży po srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i piąte miejsce Mistrzostw Polski Juniorów. Wielkie brawa, proszę Państwa. Trener roku, trenerki roku, tak jest. I teraz wszyscy Państwo trzy kroczki do przodu. A ja tutaj, zgodnie z tą naszą tradycją, spróbuję się, albo poproszę Wiolę o mikrofon, trener roku i parę słów do Państwa. Bardzo proszę. Tak. Właśnie tak. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim, którzy głosowali na nas, bo docenili nasz trud dnia codziennego, kiedy prowadzimy zajęcia z młodymi ludźmi, których tak naprawdę ciężko przekonać do tego, żeby zarazili się sportem. Dziękuję mojej drużynie, z którą osiągnąłem taki sukces i wszystkim Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wielkie brawa. Such a lot.
Szanowni Państwo, dziękuję Panu Prezydentowi za to, że mogę mieć zaszczyt przedstawienia 10 najlepszych sportowców 2017 roku. Miejsce 10. Aleksandra Kępa, fitness. Państwo Ole znają, ma lat 17, jest mistrzynią Polski seniorek, czwartą zawodniczką mistrzostw Europy juniorek i seniorek w Hiszpanii, wicemistrzynią świata juniorek na Dominikanie. Państwo tradycyjnie jakby mogli cztery kroczki do przodu zrobić, żeby wszyscy widzieli. Ola. Jest. Dobra. To jest informacja chyba dla trochę młodszych chłopaków niż ja. Ola mi tu mówi, że ma skończone lat 18. Brawa. Gratuluję. Ja także gratuluję. Tak, tak, śmiało. Miejsce 9. Julia Szafrańska, pływanie. 17-latka, pływaczka KSZO w 2017 roku trzykrotnie znalazła się w finale A, zajmując dwukrotnie 5. i raz 6. miejsca na dystansach 200, 800 i 400 metrów stylem dowolnym. Odbyło się to podczas zimowych mistrzostw Polski juniorów. Zajmowała 8. miejsca na dystansach 400 i 800 metrów stylem dowolnym podczas letnich mistrzostw Polski juniorów. Dobra, to może ustanówmy kolejną naszą nową tradycję. Czy nagradzany sportowiec chciałby powiedzieć parę słów, jak już tę nagrodę odebrał? Dobra, czas minął, parę słów. Chciałam bardzo podziękować moim trenerom przede wszystkim za ten rok. Mimo że był to rok, w którym musiałam jednak odpuścić i nie startowałam na wielu zawodach, bardzo dziękuję za wyróżnienie również i za docenienie mojej pracy. Za ten rok chciałam najbardziej podziękować mojemu trenerowi, Zbyszkowi Styrzyńskiemu, który z powrotem obudził we mnie chęć do pływania. Chciałam także podziękować rodzinie i przyjaciołom za wsparcie oraz wszystkim za oddane głosy. Dziękuję bardzo. To ja już się nie oddalam, będę się przesuwał równo z zawodnikami. Miejsce 8. Daniel Surowiec, boks. Srebrny medalista młodzieżowych mistrzostw Polski w wadze do 48 kg. Zajął 3. miejsce w 5. turnieju bokserskim imienia Leszka Długosza. Ja bym chyba tutaj pana prezydenta poprosił przed, żeby to wręczanie odbywało się. Pan się poprawi, Leszka Drogosza. Już się poprawiam, Leszka Drogosza. To nerwy, bo pięściarz wchodzi. Daniel? Miejsce... Aha, Daniel, tak jest. Chciałem podziękować trenerom za przygotowanie oraz kolegom i koleżankom z sekcji bokserskiej. Miejsce 7. Piłka ręczna tym razem i Daniel Goliszewski. 20-latek, proszę Państwa, środkowy rozgrywający KSZO od Lewni. Jeden z najlepszych na swojej pozycji w pierwszej lidze. Były gracz Wisły Płock, z którą zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów. Witam wszystkich. Chciałbym podziękować serdecznie za wszystkie głosy, które na mnie oddano.
No i podziękować głównie trenerom i kolegom z drużyny, bo bez nich tego sukcesu na pewno bym nie osiągnął. Dziękuję. Gratulujemy Danielowi. Miejsce szóste. Anna Miros, piłka siatkowa. Tam wóz się szykuje. Nasze zawodniczki grają dzisiaj z Legionowią, więc w zastępstwie. To nie déjà vu. Anna Miros, 32-latka, atakująca KSZO, medalistka Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata kadetek i juniorek. Największy sukces odniosła na Mistrzostwach Europy w 2003 roku, gdzie z drużyną Złotek zdobyła złoty medal. Wystąpiła na Mistrzostwach Europy w 2007 roku, reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata w 2006 roku. I teraz przekazuję mikrofon. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ania Miros. Dziękuję za nominację do 10 najlepszych sportowców w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziękuję za zaufanie i wyróżnienie mnie za moją ciężką pracę. Dzień dobry Państwu. O, Joanna się przywitała z nami dwa razy. Miejsce piąte. Dominik Jewiak, fitness. Proszę Państwa, mistrz Polski w fitness gimnastycznym juniorów młodszych, juniorów i seniorów. Zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Serbii, zwycięstwa Międzynarodowego Pucharu Polski. Dominik. Gratuluję. Brawo. Dominik. Witam wszystkich. Podsumowując, to był najlepszy rok w moim życiu, ponieważ spełniłem swoje marzenie, zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Świata. Wiem, że to byłoby niemożliwe bez mojej mamy i bez moich trenerów. I bardzo jeszcze dziękuję. Brawa dla Dominika. Miejsce czwarte, Andrzej Kołton, boks. Proszę Państwa, brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów w kategorii wagowej do 91 kg. Także już jest kawałek chłopa. Andrzej, do Pana Prezydenta i potem dopiero do mnie. Dziękuję za nominację do sportowej dziesiątki. Dziękuję prezesowi za wszystko. Do zobaczenia. Takie szybkie KO. Miejsce trzecie. Reprezentant dyscypliny bardzo popularnej w Ostrowcu, piłki nożnej, Tomasz Persona. Persi, 49-letni. Znowu chochlik. 29-letni pomocnik występował również w Siarce Tarnobrzeg i Stali Rzeszów. Motor napędowy naszego zespołu. Skuteczny egzekutor stałych fragmentów gry. No właśnie, jakieś brawka? Dobry wieczór. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie głosy, chłopakom z drużyny, trenerom. Dziękuję, życzę miłego wieczoru. No, i to są brawa. Miejsce drugie. Znów reprezentantka piłki siatkowej, Olga Pauliukowskaja. Ma tyle samo lat co Tomek, więc sobie Państwo policzą. Libero KSZO, reprezentantka Białorusi z polskim paszportem. Uczestniczka finałów Mistrzostw Europy w 2013, 2015 i 2017 roku.
Oldze mikrofonu przekazać nie mogę. Nagrodę odbierze menedżer Olgi. A Olga zaraz się tutaj z Państwem podzieli swoimi uwagami. Wóz. Dzień dobry, nazywam się Olga Pawlikowska i chciałam powiedzieć, że bardzo cieszę się w związku z tym, że zostałam nominowana do tego plebiscytu i dla mnie to jest nowe doświadczenie i jestem bardzo dumna z tego powodu i chciałam serdecznie podziękować wszystkim kibicom i ludziom, które zagłosowali na mnie. Wielkie brawa, ale menedżer jeszcze dwa słowa do Państwa. Dobry wieczór Państwu. W imieniu Olgi serdecznie gratuluję za oddane na nią głosy. Olga przebywa teraz w Legionowie. Niestety zespół nasz przegrał 3-0. To taka smutna wiadomość. Miłe zabawy, miłego wieczoru i takie kilka zdań do Pana Prezydenta i do Mariusza. Macie drużynę w Ekstraklasie kobiet, znakomita reklama. Czekamy wszyscy na europejskie puchary. Dziękujemy i... Szanowni Państwo, i za chwilę będzie już wszystko jasne. Aleksander Ozga, piłka wodna, miejsce pierwsze. Dobra, piłka wodna. Najlepszy sportowiec 2017 roku. Piłka wodna zerwała się od stolika. Olek tutaj do nas, pewnie z prawej strony sceny, ma 17 lat. Mistrz Polski seniorów, srebrny medalista ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, wywalczył z zespołem piąte miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów, reprezentant Polski Juniorów, uczestnik konsultacji szkoleniowych, turniejów międzynarodowych i turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy. I oto on. A ja również Ci bardzo gratuluję, życzę kolejnych sukcesów. Proszę Państwa, zanim Olek przejmie mikrofon, ja bym poprosił, gdyż niestety to będzie ostatni akcent naszego wieczoru, wszystkich dzisiaj nagrodzonych o przemieszczanie się w kierunku sceny i zapraszam tutaj do nas na tę scenę, gdyż odbędzie się taki punkt finałowy niespodzianka. Olek, śmiało tu do przodu. Dobry wieczór. Myślę, że na wstępie pogratuluję wszystkim dzisiaj wyróżnionym. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie w tym, co robię. Całej mojej drużynie, trenerom, w szczególności trenerowi Robertowi Serwinowi, który nie tylko jest trenerem, ale wspiera także w życiu codziennym. Dziękuję też wszystkim, którzy oddali na mnie głosy. Dziękuję bardzo. Jak powiedziałem, ja zapraszam wszystkich nagrodzonych sportowców, mecenasów, wszystkich trenerów. Zapraszamy tutaj do nas na scenę. Wiesz, jak pan prezydent oficjalnie rozpoczął galę, tak oficjalnie tę galę zakończyć musi. Ale żebyśmy mogli sobie wszyscy tutaj zdjęcie zrobić, są nasze gwiazdy. Do przodu, dziewczyny, bo tam za tych wielkoludów na pewno was widać nie będzie. Zapraszamy zawodnicy, trenerzy, sponsorzy, mecenasi. Zapraszamy na scenę. My chcemy podziękować naszym trenerom i naszym rodzicom. Brawa! Zawodnicy, drużyny, trenerzy, sponsorzy, czekamy na was na scenie. No już raz byliście tutaj, nie ma się czego bać. No, czekamy. No i właśnie to jest dobre, proszę Państwa. Konfetti złote, piosenka, która mówi o tym, że mistrzowie stoją na scenie. Wioletta Wiącek i Marek Cicho, żegnamy się, mając nadzieję, że w przyszłym roku znowu się z Państwem przywitamy.
Relacje z trzeciej ostrowieckiej gali sportu oglądają Państwo dzięki sponsorom Pizzerii da Grasso, Fuchs Oil Corporation oraz Adax, Odzież Robocza i BHP.